samochód? No chyba nie kłam. Uważaj, uważaj. Wow. Ty jesteś rowerzystą, to co sprawia ci największą trudność w takich sztuczkach? Już z patrzeniem, powiedziałbym nawet. Dobry! Będzie coś poważnego, myślę. Nie. Tak jak Robert Makłowicz był kiedyś twarzą pasztetów, to on jest głową szydełka. Dziękujemy bardzo, Małgosia. Kamil zatkało mnie. Co mam powiedzieć? Po prostu, ja jestem mały dyzio przy tym, co ty robisz w ogóle. Wiesz, co jest jeszcze niesamowitego? Ty się cały czas śmiejesz. Tak, naprawdę. Robisz jakieś ekstra, mega trudne, jakieś ekwilibrystyki i cały czas garnitur, po prostu białe zęby. Pięknie. To jest moja pasja, dziękuję. Brawo. Występ był przepiękny. Trochę się bałem o ciebie, jak stałeś na głowie, bo ja z tylu głowy mi cały czas podpowiada, że się sam uczyłeś, tak? U ciebie się czułem trochę niebezpiecznie, ale jak ty mówisz, się czułeś tam świetnie i sam prowadzisz ten rower, prędkości obracać, wszystko wstawia na głowie. Przepiękne, świetne. Dziękuję bardzo. Kamil, ja jestem ogromną fanką komiksu. Dla mnie jesteś taką postacią z kreskówki, której, można powiedzieć, grawitacja omijają szerokim łukiem. Masz talent, jest to bezdyskusyjne, absolutne arcydzieło w twoim wykonaniu. Dziękuję jeszcze raz. Ja mogę przycisnąć takiego złotego grzyba? A chcesz? A mogę? To jest twoja decyzja, to jest twój program. Jesteś tu nowy, ale masz takie same prawa jak stary. Pora na głosowanie. Zaczniemy od Janka. Janku? Jestem na tak. Super. Wydaje mi się, Michał, że nie ma co tutaj za dużo myśleć. Czasami w życiu jest tak, że trzeba po prostu działać. Dlatego ten rower czeka na ciebie. Małgosia Foremniak? Jestem na tak. Super. Wszyscy mówią, że tego nie zrobisz. Wszyscy ludzie w Polsce teraz mówią, nie, Kępa jest miękki, nie zrobi tego. Kamil, nasz program bardzo ciebie potrzebuje. 3 razy na tak. Dziękuję bardzo. Świat potrzebuje rowerzystów. Akcja! Czekaj! Poczekaj, ziomuś. Ej, nie! Nie, mama. Nie! Ale to jest prosta umowa. Nauczysz mnie jednego triku do półfinału, obiecuję, że jesteś w półfinale. Okej. Okay. No to okej. Widzimy się w półfinale, no.